szkoda tak naprawdę dla tych, co świeżo przyszli. Szkoła to szkoła, będę bliżej dojeżdżał. No my nie chcemy się przenosić na pewno. No będziemy mieli miejsce parkingowe. Uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego są jednymi z odbiorców sprawy reorganizacji jaworzyńskich placówek. Wcześniej ich koledzy i koleżanki z liceum ogólnokształcącego nr 3 zabrali głos, wyjaśniając, jak wygląda sytuacja z ich punktu widzenia. Postanowiliśmy więc pytać uczniów z elektrowni, jakie jest ich zdanie w tej sprawie. Po prostu to jest sprawa miasta, my nie mamy nic do mówienia o tym. Decyzja z tego, co wiemy, już zapadła kilka lat temu, bo u nas plotki o tym w szkole chodzą od roku, dwóch, że mamy się przenieść, tylko nie wiedzieliśmy na początku gdzie. Z tego, co słyszałem, na początku miał być budowany inny budynek, ale możliwe, że miasto stwierdziło, że po prostu elo 3 nie opłaca im się i po prostu je przenoszą to aktualnie do innych szkół. Wiem, szczerze mówiąc, bo wtedy już naszego rocznika nie będzie, to tak ciężko, ale myślę, że będzie ciężko z tak z przeniesieniem. Tak naprawdę zdania nie mam, bo mam nadzieję, że mnie już to nie będzie dotyczyło, jako że za rok już kończę tą szkołę. Szkoda tak naprawdę dla tych, co świeżo przyszli. Ogólnie jestem neutralny i tylko mam nadzieję, że mnie to już nie będzie dotyczyło. Czekamy po prostu, więc nam to obojętne. No my nie chcemy się przenosić na pewno, bo jednak już tutaj w tym budynku trochę jesteśmy. No ale nieważne, no musimy się na pewno przenieść, bo no, nie ma tu ogrzewania i tego się inaczej nie da rozwiązać, ale to dopiero za 2 lata będzie. No jak Tauron no, wypowiedział tą umowę, no to po drugie i tak już były kiedyś, mówili o likwidacji LO2, więc po prostu uważam, że nie są potrzebne 3 lica w takim mieście, więc no to chyba najlepszy wybór, jaki może być. Nie sądzę, żeby to było coś złego i żeby z tego były jakieś problemy. Okej, no w sensie to jest bardziej problem dla LO3, nie? No, co mi to robi? Ja mam bliżej, ja z Pudłęża jestem. O ile część zapytanych osób nie ma zdania na ten temat przez to, że kończy się ich edukacja, o tyle ich stosunek do sprawy jest neutralny lub pozytywny. Wielu uczniów postrzega reorganizację przez pryzmat swojego interesu, lecz są także tacy, którzy zauważają problemy rówieśników z liceum. Moim zdaniem może być problem z pomieszczeniem nas w LO3. No, minusy na pewno, że trzeba będzie się zorganizować jakoś i szkołę poznać, gdzie co się znajduje i jak. I ciężko będzie z trafieniem do klasy i tak dalej. I mogą być problemy z dojazdem. Niektórzy, jak tutaj pasowało komuś, to może tam komuś nie będzie pasować. Też nie wiadomo, czy jakiś dobry plan lekcji ułożą nam. Do uczniów z elektrowni całość ma oczywiście dużo plusów, szczególnie pod kątem wygodniejszej lokalizacji. Na pewno plusem jest to, że lepsza lokalizacja, bo na Podmęże jest bliżej niż tutaj dojeżdżać. No plusy na pewno lepsza lokalizacja myślę, że będzie, bo tutaj to tak czasem dojechać to ciężko jest. I na ogół no, większa szkoła tam będzie, więc myślę, że to nawet pomoże innym. Szkoła to szkoła, będę bliżej dojeżdżał. Bez opinii raczej, no moim zdaniem dojazd będę miał lepszy, ale i tak nie było źle z tymi autobusami, były dosyć dobrze ułożone. No, dla mnie, bo mam 3 minuty z domu, więc dla mnie fajnie. Dla mnie też się nic nie zmienia w sumie. Będą ja dokładnie tak samo jak koledzy. Plusy dla nas, nowszy budynek i plus bardziej dostępny dojazd, bo nie oszukujmy się, często dojazd do tej szkoły to był dramat i wyprawa całoroczna, można powiedzieć, zimą czy coś. Z drugiej strony dostrzegają oni problemy przeniesienia szkoły w inne miejsce. Mowa tu m.in. o zbyt małej ilości miejsc parkingowych. No będzie mało miejsc parkingowych, bo tam chyba nie ma za dużo miejsca, bo jest dużo tych bloków i tak dalej. No i a tutaj jest strasznie dużo miejsca jeszcze tam za szkołą. Na razie tak jak widzimy po parkingu można zobaczyć, że jest bardzo dużo aut, a tam z tego co kojarzę są o wiele mniejsze miejsca, więc to może być duża wada, przez co też utrzymanie ruchu będzie gorsze w tamtych miejscach. Uczniowie więc okazują postawę przyjmującą taki stan rzeczy bez problemu.